Cześć, witajcie na kanale Lizer. W kolejnym odcinku gry Man Eater jest zmiana. Okazało się, że mamy już level w dorosłość. Zdaje się, że to level 10, jeżeli się osiągnie 10, tak, to wtedy wchodzimy w dorosłość i nasz rekin jest teraz naprawdę dużo silniejszy. Z łatwością te aligatory, chociażby ósemkowe, się zabija. A my oczywiście kontynuujemy. Mamy teraz misję na zabicie alfy. Jeszcze nie wiem, jaka to alfa będzie. Zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał. To jest nowi. The Bayou Brawler. A widzicie. The American Alligator. Jeżeli już subskrybujecie, to zostawcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, o nowych filmach. Niedługo nowe serie na kanale. No nie wiem, czy dam radę. Z tymi małymi to łatwo było, ale z tym... Z alfą poprzednią miałem problemy, a tutaj... Jakbym mógł... No niestety, ale drugi się tu przywołałem, tam drugi będzie mi tu mocno przeszkadzał. Ale bydle wielkie to jest. Ja mam też inne uniki teraz. Zobaczcie, takie zadające damage. Więc w sumie to jest całkiem spoko. Pod warunkiem, że zrobię to wtedy, kiedy trzeba wykonać. Muszę się uleczyć. Najlepiej byłoby zabić tego aligatora. Tym bardziej, że zaraz mnie zaatakuje, chyba jeszcze trzeci tu gdzieś jest. Dobra, lekko się uleczę i spróbujemy... Kurczę, strasznie dużo tych aligatorów. Dobra. Tamten już nas nie goni, ale boję się, że te będą mnie gonić i spróbuję je. Dobra, spróbujmy. Niego zeżremy, się wyleczymy. Tego już łapie w szczęki, jak jestem dorosły. Dorosły rekinem, ale tylko chyba pod koniec, jak on już ma mało życia, możemy go złapać. Już też widzicie, że dużo mniej damage'u mi zadaje. A jeszcze nic nie ulepszałem, żadnych umiejętności. Stwierdziłem, że zatrzymam sobie te punkty. Zatrzymam te punkty, jak już będę miał więcej jakichś rzeczy do wylevelowania. Zobaczmy. Tam jest jeden, ale on chyba mi nie będzie przeszkadzał. Z tym zgonam? Mipa będzie zginąć w walce z nim. Bo walka po prostu długo z nim będzie trwała i będę dużo czasu tracił. Dawaj, przyspieszaj. Dobra, jeżeli jest na żółto, to znaczy, że już nie goni. Ale z tego trzeba będzie zjeść. Łapko szczerba. Nie słyszę mychą machać. No i dożyremy go do końca. One zaczynają uciekać już teraz nawet. Zjadłem, ale szczupak atakował. No to jest tak, też trochę głupie, że szczupak atakuje. Ale okej. Okay. Dobra, trochę się wyleczyłem, ale właśnie mało tutaj rybek jest do wyleczenia. Ile już? No, prawie 50%. Kurde, teraz nie? Teraz unik. Dobra. Skąd on się tu wziął?
nie ma. Niektóry chłap, katunkujemy go. A teraz na wyjdzie. Kurde. Ja teraz nie wiem, czy już go docisnąć do końca. Nie. On wie, żeby mnie docisnąć do końca. Czekajcie, postrzałki na czerwono. Every shark, no matter how small or docile, is anatomically a potential source of danger. Dobra. On chyba też się będzie leczył zaraz. Zjadłeś tego szczupaka? Dobra, zjadłeś. Mogę go tym pół w sumie tymi obrotami zabić. To było bezpieczniej. Rosie has been a star in Big B's Bayou Buddy stunt show. Staliśmy też jakąś umiejętność za to. Far too young to appreciate Rosie's classic brand of celebrity. Ogólnie schemat jest mniej więcej taki. Robisz misje poboczne, które mniej więcej polegają na tym samym. Mniejsze ryby, później większa. Później jest jakaś alfa, ale myślę, że niedługo będzie pit i jakieś takie misje. Czekajcie, bo tutaj dziennik mi się nie aktywował. Może musi trochę czasu minąć, zaraz zobaczymy. Ewentualnie teraz już wysoko może skakać ten rekin, więc może spróbuję te tablice zebrać, które gdzieś były, i może zaraz mi się pokaże nowy quest z wątku. I teraz jest też dużo szybszy, jak zauważyliście, że jest dużo szybszy, jak dostał te kilka leveli. Znaczy, jak już przeszedł w dorosłość. No to duża różnica się tutaj zrobiła. Dostał damage, HP, no i też tego speeda. Chociaż mam wrażenie, że wcześniej jakoś szybciej płynąłem. Ale myślę, że będę. Przed chwilą tak udało mi się wysoko bardzo skakać i zobaczymy, czy tutaj też mi się uda. To jest ciężka tablica, bo muszę najpierw wyjść na ląd, a później gdzieś tu skoczyć. O, właśnie. Dobra, jest. Są jeszcze takie miejsca, gdzie nie mogę wskoczyć. The predator is vulnerable outside of her liquid element. Ale tak mniej więcej sobie daję radę. O, jeszcze 83% mam, to jeszcze w sumie dużo jest tutaj do odkrycia. Może jak zrobimy tą lokację na 100%, to się pokaże quest, a może jakieś poboczne trzeba pić, może jakiś level dodatkowy. Bo może gra się jakoś tam później skaluje z poziomem rekina, żeby nie było za trudno. Właśnie się nie skaluje. Tak, się nie skaluje. Żeby nie było za trudno, to chcę, żeby czasami tak skakuje do góry. Niektóre tablice nie mają jakby żadnego takiego mini filmiku. 84%, czyli ta tablica dała mi tylko 1%, niedużo. Ja sobie to jeszcze do końca pozbieram i zaraz do was wrócę. Dobra, niestety tam nie znalazłem wszystkiego, musiałbym trochę bardziej poszukać. Zrobimy trochę pobocznych, powiedzmy. No zobaczymy, jak teraz to 15 pójdą. 15 levelowe. Już powinienem być dużo silniejszy. Widać, że one też mnie bijają. Dawaj do zagona. Te uniki powinny moje też dużo więcej teraz zadawać. Jeszcze sobie ulepszyłem. Chyba nic za to nie dostałem. Tylko ukończenie misji i po prostu trochę tam doświadczenia. Ale nie, level wpadł chyba przed chwilą. Dobra. To możemy skoczyć, no, na przykład tutaj. Pozabijać trochę ludzi i zbierzemy te bounty z łowców. Tutaj od razu też zrobimy misję poboczną, więc przyda nam się. Tutaj mało rzeczy tak naprawdę na tej mapie znalazłem. Na przykład tam jest, widzicie, żeby doskoczyć, ale nie ma opcji jeszcze. Do połowy mniej więcej doskakuje, więc jeszcze musiałbym dużo urosnąć. Ale jeżeli mamy teraz dorosłość, to pytanie, co jest później? Ale coś czuję, że
jest jeszcze coś w rodzaju Megalodon. Zobaczymy, co tutaj będzie. Chociaż ciężko się zamienić w Megalodona, skoro się nie jest Megalodonem. Tam też jest za wysoko, nie doskoczę. Tu wiedźmińskie zmysły. No tam. Tak jest zrobiona mapa, żeby wracać po prostu co jakiś czas do tych lokacji i po prostu dokańczać te wszystkie poboczniaki jakieś różne. Nic też nie wykrywa mi ten wiedźmiński zmysł za bardzo, musiałbym go chyba trochę ulepszyć. Ale mam teraz pasywkę, że dłużej mogę wytrzymać. O, dawaj, ryba, ryba. Co, ona chyba lepiej. Vigilante fever has seized Port Clovis, making it dangerous for anything that swims. Dobra, to jest zakończone. To jest zajebiste. Fajnie te uniki idą. Bo można całą łódkę tym rozwalić. A przy okazji robić unik po prostu. Nawet nie wiedziałem, że aż tak może być. The Savage Shrimper. Mamy trzeci poziom. Pokeball. Musimy z unikiem. Ogólnie ludzie nie są mnie tam już widzę jeszcze. Chyba już się go pozbyliśmy, co? Chyba jest w wodzie. Ale to jest demy. Obrotny. Przydałoby się ich trochę podojadać. Sam chyba zostałeś, wiesz? Nie wiem, czy ci to przeszkadza? Rośnie ranga niesławy. Dobra, zaraz będzie kolejny gość. No, posiedzimy tutaj aż. Shark bounties became commonplace here after the previous mayor's practice of hiring Fijian shark charmers was largely ineffective. Catch a shark, one must be as quick as a shark. A ja od tych wybuchów, jak łódź wybucha, to niestety ja też zdaję. Teraz, żeby był kolejny, to w prawym górnym rogu chyba muszę tą trójkę zapełnić do końca. Massacre occurs on the gulf. Co robić w trakcie pożerania?
Ciekawe jakie później mają. Ja myślę, że jakieś może torpedy podwodne, jakiś dynamit czy coś. Może będą mieli. Until the hunters grow bored. Dobra. Kolejne łodzie. No te płytki spoko są. Czyli ten kościany pancerz chyba najlepiej jest robić. Czemu na aligatory nie polujecie? Są też chyba niebezpieczne. Łapał wiary i nimi strzelał. Ale zaraz będą cztery gwiazdki. Za każdego chyba Bounty Huntera, którego zabijemy. Takiego z niesławy, nie bossa. Mamy jakąś umiejętność pasywną, którą dostajemy. Część pancerza. Tu się zapełnia powoli. Chciałbym, ale to chociaż pewnie zaraz będzie coś takiego. Właśnie jak kurze, kutry. While hunting bull sharks was made illegal in 1997, many shark hunters get around the rule by not caring. The fishing phenom, Candyman Curtis. O, tu już się zaczyna robić poważnie. Kureczka. Musimy zamierzyć. Za bardzo tutaj popłynęli z tym reginem. Science fiction. Musimy tego Curtisa tam dobić. Nie łap. Nie łap łodzi, gościu. Tylko ludzi. The bull shark obstinately digs in as the conflict escalates. Dobra, teraz już tego starczy. Wracam do bazy, zaraz będziemy robić w następnym odcinku dalsze questy. A dzisiaj to wszystko, także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Pozdrowienia. Cześć wszystkim.